Hejka moi drodzy, witajcie. Ostatnio pokazywałam Wam, jak zrobić taką czapkę. Jest to bardzo fajna, prosta czapka ze ściągaczem na dole. Dalej robimy taki fajny tutaj, fajny wzorek i mamy wykończenie właśnie takie bardzo, bardzo klasyczne. Jeżeli chcecie wykonać taką czapkę, dowiedzieć się jak robić ją, czyli od początku, to film na moim kanale jest dostępny. Zostawiam Wam link do tego filmu. Dzisiaj natomiast chcę Wam pokazać, jak wykonać inne zakończenie tej czapki, czyli jak inaczej możemy zamknąć tutaj oczka, żeby też było fajnie, efektywnie, więc tutaj chcę Wam pokazać coś zupełnie innego. I tylko takich małe, parę takich rzeczy informacyjnych. Ja korzystam tutaj z włóczki Fonti Mongolia 3, tutaj była Novita Seven Brothers, tutaj mamy Fonti Mongolia 3 i korzystam tutaj z drutów 4 mm, czyli dokładnie tak samo, oczek narzuciłam dokładnie tyle samo, czyli wszystko jakby jest takie samo. I tak, tutaj mamy teraz krótkie druty, czyli mamy 4 mm 40 cm, czyli całość tutaj tych drutów, druty razem z żyłką mają 40 cm i właśnie na tych drutach na samym początku będę pracowała. Z racji, że będziemy zwężać tę czapkę, no to tych oczek będzie coraz mniej i coraz gorzej będzie nam się pracowało, coraz ciężej, dlatego będziemy musieli później przerabiać nasze oczka Magic Loopem. Do tego celu użyję drutów również 4 mm, ale z żyłką 80 cm. Jeżeli chodzi o Magic Loopa, to myślę, że tak od 80 cm wzwyż właśnie ten Magic Loop będzie dobrze nam się przerabiał. Generalnie myślę, że 80 cm to jest w ogóle najlepsza długość, jeżeli chodzi o Magic Loopa na czapki albo właśnie na skarpetki. Dobrze, jeżeli tutaj chodzi o jakieś długości, to też Wam powiem, jak mi tutaj wszystko wyszło, bo może też korzystacie z tej włóczki. Tutaj jeżeli chodzi o ściągacz, mamy około 13 cm, a później ten nasz fajny wzorek mamy około 9-10 cm, coś takiego. Dobrze. Bardzo fajnie ona wygląda, bardzo fajnie wyszła. I teraz tak. Będziemy sobie teraz zupełnie inaczej zwężać tę naszą czapkę. Zrobimy sobie taką spiralę jakby i wykorzystamy do tego celu te nasze oczka prawe, które tutaj są. One tak bardzo fajnie będą się układały, przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak będzie na końcu to wyglądało. I do tego celu, zobaczcie, jeżeli chodzi o tę czapkę tutaj, to zmniejszaliśmy ją w czterech miejscach z dwóch stron, czyli 8 razy. 8 razy zmniejszaliśmy tą czapkę. W tej czapce zmniejszymy sobie ją 6 razy. Czyli mam 6 dodatkowych markerów, które już sobie powkładałam. Tutaj mamy dokładnie 26 tych oczek prawych nam wyszło. I ja je tak powkładałam, żeby było mniej więcej porówno, żeby to jakoś mniej więcej równo wyszło. I zobaczcie, możecie tutaj oczywiście zrobić dokładnie tak samo jak ja. Czyli mamy pierwsze to prawe oczko tutaj. Później mamy 3 oczka wolne, kolejne oczko. 3 oczka wolne, kolejne oczko, 4 oczka, kolejne, 3 oczka, kolejne, 3 oczka i 4. Tak? Czyli mamy 3, 3, 4, 3, 3, 4. Tak sobie to tutaj obliczyłam i wymyśliłam. Wy oczywiście możecie te markery rozłożyć zupełnie inaczej. Tutaj to od Was zależy. I teraz tak. Tutaj też warto jest sobie zaznaczyć ten pierwszy marker jakimś innym kolorem. Właśnie ja to sobie tutaj teraz zmienię, bo widzę, że tutaj mam taki zielony. Żeby po prostu było widać, żeby było wiadomo, który to jest ten pierwsze prawe oczko. Raz, dwa, trzy, tutaj cztery. Ponieważ te nasze prawe oczka będą sobie wędrowały, czyli będzie się robiła taka, wiecie, spirala, nie? Dlatego to jest dosyć istotne, żeby wiedzieć, gdzie tutaj jest ten nasz, to nasze pierwsze oczko. Dobra, no i co? Zaczynamy. Słuchajcie, tutaj cały czas trzymamy się tego naszego wzoru, tak jak nam
leci. I już zaczynamy, czyli przenosimy sobie nasz marker, jesteśmy na początku naszego rzędu i od razu zmniejszamy. Zobaczcie, jak to będziemy robić. Oczko, to, które jest tutaj, czyli to prawe, przenosimy na prawy drut, tak jak do przerobienia na prawo, czyli wkłuwamy się tutaj. Kolejne oczko przerabiamy na prawo i to oczko przeniesione przekładamy nad tym przerobionym w ten sposób. Dalej kontynuujemy sobie nasz wzór, tutaj tak jak on powinien dalej sobie lecieć, czyli robimy dalej ten nasz taki ciekawy wzorek. I dochodzimy sobie do kolejnego markera, do kolejnego tego naszego oczka prawego, które jest właśnie tutaj. I robimy dokładnie to samo, czyli zobaczcie, oczko prawe, które jest tutaj, przenoszę na prawy drut, kolejne oczko przerabiam na prawo i to przekładam nad tym oczkiem. I dalej, kontynuuję sobie mój wzór i idę sobie do kolejnego markera, w którym będę dokładnie to samo robiła, czyli tak będę robiła przy tych wszystkich markerach dookoła. Jeszcze raz chcę Wam pokazać, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Ok, jesteśmy przy naszym prawym oczku i znowu oczko przenosimy na prawy drut, kolejne przerabiamy na prawo. I to przekładamy nad tym przerobionym. I kontynuujemy naszą pracę do końca naszego rzędu. Jestem na początku mojego rzędu. Tutaj już przeniosłam sobie ten marker i rozpoczynam kolejny rząd. Ale w tym rzędzie nie będziemy zmniejszać. Normalnie przerabiamy nasze oczka. Tutaj oczywiście uważamy na nasz ten wzorek. Tak, żeby tutaj nic nam nie, żeby ni nic nie pogubić. Tutaj cały czas przerabiamy sobie ten nasz wzór. Pamiętamy również, że te oczka prawe, czyli dokładnie te, gdzie tutaj będziemy zmniejszać i te, one już zostają prawe. To już jest prawe oczko. Zobaczcie, tutaj mamy trzy oczka, które powinny być lewe, ale to jest oczkiem prawym. To oczko już jest oczkiem prawym, które właśnie było do tego zmniejszania, bo ono już będzie zawsze z nami wędrowało. Cały czas będzie zmniejszane właśnie tam dalej, będzie wykorzystywane do tego celu. Więc cały czas kontynuujemy ten nasz wzór, ale to jest zawsze prawe oczko. Pamiętajcie o tym. Ok, i jesteśmy w kolejnym rzędzie, czyli jeden rząd zmniejszaliśmy, jeden rząd po prostu przerabialiśmy i teraz znowu będziemy zmniejszać dokładnie w tym samym miejscu. Oj. Tak, czyli rozpoczynamy nasz rząd i ten tutaj widzicie, marker, prawe oczko, znowu zmniejszamy dokładnie w ten sam sposób. Czyli przenoszę to prawe oczko, kolejne przerabiam i przekładam to oczko przerobione. Dalej kontynuuję sobie moją pracę do kolejnego markera. Tak, chcę Wam pokazać tutaj jeszcze raz to, aby nie było żadnego tutaj. O, dobra, czyli jesteśmy już przy tym markerze naszym. Tak. Prawe oczko przenosimy i teraz uwaga, bo to też jest ważne. To kolejne oczko nie ma znaczenia, czy ono jest lewe, prawe, jakie ma być teraz. Po prostu przerabiamy je na prawo i to przenosimy tutaj nad tym przerobionym. I tak, słuchajcie, kontynuujemy sobie tą naszą pracę. Cały czas będziemy zmniejszać nasze oczka w tym samym miejscu. I będziemy to robić w co drugim rzędzie, czyli co drugi rząd zmniejszamy nasze oczka, a w tym, gdzie nie zmniejszamy, to po prostu przerabiamy sobie nasze oczka. I robimy tak długo, do momentu, aż po prostu te krótkie druty nam pozwolą. Zobaczcie, tutaj już tak powoli nawet widać, że to prawe oczko będzie nam tutaj tak skręcało.
i one nam właśnie tak będą skręcały sobie. Więc słuchajcie, my robimy tak długo, jak te krótkie druty nam pozwolą, a później zmienimy sobie druty na długie. Ok, zobaczcie, chcę Wam pokazać, jak to wygląda na ten moment. Tak to wygląda. Zobaczcie. Całkiem fajnie. No jestem ciekawa, jak skończymy, jak to będzie tutaj już wyglądało. Dobrze, no i słuchajcie, teraz tak, ja będę powoli zmieniała sobie tutaj druty na te druty długie i będę pracowała Magic Loopem i chcę Wam pokazać, jak to się przerabia, żebyście nie musieli nigdzie szukać w innych filmach. Druga sprawa jest taka, że ja te markery tutaj sobie przeniosłam troszeczkę wyżej, żeby je widzieć, żeby się nie zgubić. Tak, dobra, więc teraz bierzemy sobie nasze druty, te długie, czyli u mnie żyłka 80 cm, 80 albo 100, ja nigdy nie pamiętam ile tutaj jest, ale 80 cm to jest taki minimum, żeby spokojnie nam się tutaj pracowało. I co robimy? Przerabiamy sobie te oczka, słuchajcie, już tymi naszymi po prostu nowymi drutami. Tutaj tak. Tak jak nam tutaj ten wzorek schodzi. O, mamy nowy rząd, ale u mnie jest to rząd bez zmniejszania, więc przerabiam sobie po prostu. I tymi drutami, słuchajcie, przerabiam sobie tak około połowy tych oczek, które tutaj mam. Dobrze. Myślę, że jeszcze spokojnie. Tak mniej więcej połowę. Dobra, niech będzie. Zobaczcie, tutaj mam te oczka na tym drucie. O, tak to wygląda od góry. I teraz, co robimy? Wystarczy, że zobaczcie, tutaj mam te nowe druty, tutaj mam te stare, krótkie. Wystarczy, że ten drut wyciągniemy. Te oczka znajdują się teraz tutaj na naszej żyłce. I my kontynuujemy naszą pracę tym drutem. Tutaj jest żyłka. Tym drutem kontynuujemy naszą pracę. O. Już do samego końca. Dzięki temu ściągniemy całe druty, te krótkie. I będziemy pracować już tylko tymi długimi. Druty ściągnięte. Teraz mam wszystkie oczka tutaj na tych drutach długich. Tak to wygląda dokładnie. I teraz, żeby rozpocząć kolejny raz przerabiać, czyli będziemy dalej przerabiać, zobaczcie, mam mniej więcej oczka tak po połowie rozłożone. Wyciągam sobie tą żyłkę. Ten drut tutaj wchodzi sobie na te oczka. Dokładnie w ten sposób. A ten drut, o ten, wyciągamy i pracujemy, czyli przerabiamy sobie tym drutem tą połowę, a później robimy dokładnie to samo co teraz i przerabiamy drugą połowę. No i co? Dalej zmniejszamy tak długo jak możemy. Zobaczcie, mam 44 oczka tutaj na moich drutach i będę teraz zaczynała przerabiać moje oczka w taki sposób, że będę zmniejszała w każdym rzędzie. Czyli wcześniej zmniejszaliśmy w co drugim, teraz będę zmniejszała w każdym rzędzie. Słuchajcie, zostało mi 14 oczek tutaj i teraz wszystkie oczka będę przerabiała po prostu razem, tak? Czyli już Wam pokazuję, o co chodzi. Ale tutaj ta żyłka w tej końcowej fazie strasznie mnie denerwuje. Dobra, czyli tak, tutaj sobie robimy normalnie nasz wzorek, bo to jeszcze nie jest początek rzędu. Więc mamy początek rzędu
I zobaczcie, co robimy. Cały czas teraz przerabiamy te oczka po prostu razem. Czyli redukujemy sobie już w ogóle tę liczbę o połowę w tym rzędzie. Do samego końca już tak przerabiamy ten jeden cały rząd. Dobra, mamy już to tutaj gotowe. Teraz będziemy ściągać sobie te nasze oczka z drutów. Zobaczcie, wszystkie te oczka przenoszę sobie na jeden drut. Nie jest to łatwe, nie musicie tak robić, możecie po kolei spokojnie. I tutaj jest moja nitka i tu będziemy ją przewlekać. Czyli ucinamy sobie naszą włóczkę, bierzemy naszą igłę. Nie wiem, czy za małej nie wzięłam, ale no jest ok. I przewlekamy sobie tutaj tą włóczkę przez te nasze oczka i ściągamy te oczka właśnie z tego drutu. W ten sposób. Wszystkie tutaj jak leci. Ściągamy sobie wszystkie nasze markery. One już nam nie będą potrzebne. Dobra. Wszystkie markery. I teraz ta nitka, którą zamykamy tutaj, przenosimy ją sobie do środka razem z tą igłą. Przewracamy naszą czapkę na lewą stronę. Dokładnie. I tutaj zaciskamy sobie te nasze oczka i trzeba je zabezpieczyć. Ja tutaj dosłownie przewlekam sobie tą nitkę parę razy, żeby nie było problemu, żeby nic nam tutaj nie pouciekało. Robię takie pętelki, żeby mieć pewność, że nic tutaj się totalnie nie rozwiąże. Dobra. Tyle wystarczy. Ucinam nitkę. I tak wygląda nasza czapka. Zobaczcie, od góry wygląda tak. Bardzo fajnie to wyszło, powiem Wam. Naprawdę bardzo fajnie to wyszło. No i tak wygląda nasza czapka. Słuchajcie, dajcie mi znać, czy wszystko tutaj było zrozumiałe z tą końcóweczką tej czapeczki i czy Wam właśnie też taka wyszła. Pozdrawiam Was, hejka!